POG-9, Klaudiusz Wesołek yy, Witam serdecznie No przy okazji tej wojny na Ukrainie zacząłem się zastanawiać na jakich kruchych fundamentach jest zbudowany ten świat i to nie tylko te, ten współczesny po obaleniu muru beleńskiego, żelaznej kurtyny, ale no, tak funkcjonował od II wojny światowej od końca II wojny światowej, yy, wkrótce yy, został podpisany przez większość państw świata pod auspicjami ONZ traktat o nieproliferacji, czyli o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. No, traktat ten gwarantował, że yy, Broń atomowa zostanie w ręku kilku mocarstw i że to zagwarantuje światu bezpieczeństwo. No i tak się strasznie wszyscy pultali, jak to mówi się młodzieżowym slangiem, czy srali się, że gdy nawet jakaś tam bombka, mała bombka atomowa miała szansę trafić, do jakiegoś no, mniejszego państwa zawsze była argumentacja, że no takie kraje jak Korea Północna, Iran i tym podobne, to są kraje bandyckie, że tam zjeby rządzą różne. No może to i prawda, może to i prawda. A teraz widzimy, że Cały, nie tylko jedna bombka atomowa, ale cały arsenał jądrowy jest w ręku mega zjebów, mega bandiorów I to jeszcze w czasie na razie, konwencjonalnej wojny przeciwko państwu, które broni so, swojej suwerenności przed tymi mega zjebami, grożą. Prost już, użyciem tego arsenału jądrowego. I kurde, ja teraz pytam tych wszystkich profesorów, tych polityków wielkich, co przez dziesiątki lat pitolili o tych, o tych gwarancjach bezpieczeństwa, które owa nieproliferacja nierozprzestrzenianie yy, czyli zamknięcie arsenału jądrowego w ramach kilku państw nam daje. Otóż daje to nam gówno, niebezpieczeństwo, wręcz przeciwnie. Właśnie takie zjeby bandyci jak Putin i spółka mogą dzięki niemu czuć się bezpiecznie, a, a świat <laughs> czuje się niebezpiecznie. Dziękuję za uwagę.